Można chyba tak powiedzieć, TVN bezczelnie się zachował w stosunku do Konfederacji. 3 dni do wyborów, przedostatni odcinek maratonu. Zapraszam. Więc na początku opowiem wam, o co z tym wszystkim chodzi. TVN w tym tygodniu wypuszcza wywiady w ramach faktów z przedstawicielami wszystkich ogólnopolskich ugrupowań. I tak przedwczoraj wypuścili wywiad z Kamyszem i Hołownią, wcześniej z Czarzastym. No i wczoraj padło na Konfederację i Sławomira Mentzena. I nic by w tym nie było dziwnego, żeby wszyscy byli równo traktowani. Do tego, jak Mentzen został potraktowany, zaraz przejdziemy, ale najpierw, żebyście mieli jakiś zarys, pokażę, jak była zapowiadana Lewica i Trzecia Droga i jak wyglądały te wywiady, tak w szybkim skrócie. Czyli jak widzicie, jest klepanie po pleckach, ja nie mam nic przeciwko, no bo został przedstawiony program, postulaty, najważniejsi politycy i polityczki, bo to przecież Lewica. No i wywiad też nie był jakiś taki trudny dla polityka i tak samo było z Trzecią Drogą, też krótki materiał. 5 dni do wyborów kontynuujemy w faktach cykl rozmów z liderami komitetów, które w sondażach przekraczają wyborczy próg. Dziś Trzecia Droga, która jako koalicja potrzebuje do tego nie 5, a 8%. Obaj liderzy, Szymon Hołownia, Polska 2050 i Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL, za chwilę moimi i państwa gośćmi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale wcześniej Maciej Knapik, który podsumuje kampanijną drogę Trzeciej Drogi. Szymon Hołownia z wizytą u emerytki. Dzień dobry, widzę, jak w wspaniałej formie. Do przodu! Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Wrocław, Leszno i Poznań. Dość kłótni do przodu. Albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. Szymon Hołownia twierdzi, że około miliona Polaków dopiero podejmie decyzję, na kogo zagłosuje. Mamy 6-7% wyborców, którzy przyszli w tym tygodniu i powiedzieli, nie wiemy, na kogo głosować, rozejrzymy się i my musimy im się zaprezentować, zrobić jakby... Dla was to jest kluczowe, tak? Dla nas to jest kluczowy tydzień. Jak przekroczymy 10, 11, 12 szczególnie, 12-13%, to wtedy metoda Donta zaczyna działać na naszą korzyść. Ostatnie sondaże wskazują, że Trzecia Droga wejdzie do Sejmu, balansuje na progu wyborczym lub nawet pod ten próg spada. Dwa ugrupowania, PSL i Polska 2050, po długich negocjacjach nie utworzyły komitetu wyborczego, a koalicję, co oznacza wyższy 8% próg wyborczy. Ale tak jest uczciwie, bo jesteśmy odrębnymi bytami, słyszymy dzisiaj. Dalej będziemy funkcjonowali jako odrębne partie polityczne, jak również będziemy mieli odrębne kluby w parlamencie. Telewizja rządowa i politycy PiS-u w ostatnich dniach atakują Trzecią Drogę. Czy PSL to formacja wiarygodna? Nie! O, dokładnie. Bo nie wejście Trzeciej Drogi do Sejmu mogłoby oznaczać premię w mandatach dla PiS-u, jeśli PiS zdobędzie najwięcej głosów. Trzecia Droga nie ma szans, no może tam swoje piszczeć swoje jakieś pomysły. Próbują nas zepnąć pod próg, nie uda im się to. Natomiast marszałkowi Terleckiemu chciałbym powiedzieć jedno, że moja babcia w świętej pamięci mawiała, że złość piękności szkodzi, panie marszałku. O matko boska, jak pan tak nie mówi do marszałka Terleckiego? Ja go bardzo lubię i dlatego martwię się o niego. W ich programie biegły angielski już po podstawówce, podwyżki i autonomia dla nauczycieli, dla biznesu, brak podnoszenia podatków w najbliższych latach i VAT od opłaconej faktury, promocja i ochrona polskiego rynku rolnego. No i spoko, ja tu nic nie chciałem dodawać, jest fajnie, rzetelnie przedstawiony program, jest przedstawiona aktualna sytuacja i przechodzimy do wczorajszego wywiadu ze Sławomirem Mentzenem, który został poprzedzony takim filmikiem. Tak jak w poniedziałek i we wtorek, w tym ostatnim tygodniu przed wyborami, w faktach także dzisiaj rozmowa z liderem jednej z partii, które walczą o głosy wyborców. Dzisiaj to Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A jakie plany i poglądy mają politycy Konfederacji? Marzanna Zielińska. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Konfederacji to ta twarz i te poglądy. Nie można nikogo winić za to, że pomylił osobę, która ma lat 12 z osobą, która ma lat 18. Postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. I w tym kontekście Konfederacja brata się z Fundacją Patriarchat, która chce odebrać kobietom alimenty i dzieci po rozwodzie, karać je za dzieci pozamałżeńskie i pozbawiać obywatelstwa za dzieci z obcokrajowcami.
Kobiety były częścią gospodarstwa domowego o statusie wyższym niż zwierzęta. Traktujemy je nie jako partnerów, ale jako część dobytku. Zauważyliście różnicę pomiędzy poklepywaniem się po pleckach, pokazaniem programów, jaka to lewica albo trzecia droga jest fajna, i przechodzimy do Konfederacji, gdzie też powinniśmy chyba, jeżeli jesteśmy rzetelną telewizją, tak samo pokazać ich program, co oni tam mówią, ich konwencje, i oni zaczynają od Korwina. I oczywiście to nie jest manipulacja, że jakieś kłamstwa, bo przecież to sam Korwin mówił, znaczy z tym patriarchatem to Konfederacja nie jest w żaden sposób spokrewniona, jak mogę tak powiedzieć, powiązana, to jest lepsze słowo, i sam Korwin nawet stamtąd wyszedł, ale wiadomo, oni to grzeją, co dalej, patrzcie sami. Preferowana przestrzeń dla tego dobytku o wyższym statusie to kuchnia, a dla niższego statusu garnek. Nie jest przecież pies w niczym lepszy od krowy. To takie na przykład nasze przyzwyczajenie. Nie uważam, że państwo powinno regulować nasze uczucia wobec zwierząt. Preferowana dla kobiet aktywność to rodzenie dzieci. Tych, które umrą zaraz po porodzie, również. Wszyscy posłowie Konfederacji podpisali się pod kwestionującym kompromis aborcyjny wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Jest niezgodny. Twarzą tego piekła kobiet została ta kobieta. Chciała nawet 8 lat więzienia za samomówienie o tym, że można przerwać ciążę. Zapromowanie tutaj telefonu śmierci, zainformowanie, w jaki sposób zabić człowieka. Tak, panie, powinny iść do więzienia. Zakaz pedałowania! Nie tylko ona chciała też zakazu organizowania lekcji tolerancji w szkołach i zakazu marszy LGBT. Będziemy rejestrować nie tylko związki, ale także pojedynczych pedałów, tak aby żaden z nich nie miał prawa. No i chyba widzicie taką maluteńką różnicę pomiędzy tymi dwoma poprzednimi materiałami, a tym, a swoją drogą, to co pan Tumanowicz mówił wcześniej, to moim zdaniem chyba skreśla go z aktualnej polityki. Nie wiem, jak ktoś taki może startować, ale nagle dzisiaj pani Bryłka się od tego odcięła i powiedziała, że każdy gej będzie mógł uczyć w szkole. I to jest polityk Ruchu Narodowego, i to jest polityk Ruchu Narodowego. Nie miał prawa wychowywać dziecka, nie miał prawa być nauczycielem w szkole. Kaja Godek ostatecznie na listach Konfederacji się nie znalazła, ale ma następców, bo jej poglądy w Konfederacji pozostały. Jesteśmy zwolennikami usunięcia przesłanki z gwałtu, dlatego że dziecko, które powstało w efekcie gwałtu, to jest straszliwą zbrodnią, powinno być ścigane przestępstwo z całą mocą, natomiast samo dziecko nie jest niczemu winne. Konfederacja jasno deklaruje, że jest jej daleko do Unii Europejskiej i blisko do poglądów przez zdecydowaną większość Europejczyków nieakceptowalnych. Nie zmieniłem do końca poglądów, one ewoluowały w kierunku narodowego, faszystowskiego, monarchistycznego. Będziesz pan wisiał. To człowiek Konfederacji, który chciał rozstrzeliwać niezależnych dziennikarzy, Grzegorz Braun. To on przerwał wykład profesora Jana Grabowskiego z niemieckiego Instytutu w Warszawie, bo nie dzierży innych poglądów niż swoje. Proszę opuścić Polskę na tych. Mimo przedmiotowego traktowania kobiet, Konfederacja ma ich na listach do parlamentu aż 370. Znaczy tutaj od TVN-u jeszcze brakło takiego słowa, że tam jest tyle kobiet, bo musi być, i pewnie jakby nie było przymusu, parytetu na listach wyborczych, pewnie żadna kobieta na listach Konfederacji by się nie znalazła. Trudno nie zapytać o klucz doboru, gdy jedna z kandydatek przekonuje, że 5G wywołuje raka, a Wi-Fi niepłodność. I przekonani o tym, że Ziemia jest płaska. Nie wiem, o kim pani mówi, ale ona nie wejdzie pani do sejmu. To po co jest na listach pani Żaneta Nochowicz? No lewica wymyśliła parytet. Na teraz od Konfederacji odcina się PiS, od Grzegorza Brauna szczególnie. Największy cham Rzeczypospolitej, ruska onuca. Ale sojusznik PiS, suwerenna Polska, puszcza oko do młodszej wersji Korwina Mikke. Powiem szczerze, byłby dobrym eksperymentem, jeżeli chodzi na przykład o ministra finansów. Gdyby został ministrem, mógłby wdrażać w życie swoją wizję Polski. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Marzanna Zielińska. Fakty. Wiecie, ja nie chcę bronić Konfederacji, bo jaki mam do niej stosunek, wiecie, ale bronię chyba ludzkiej przyzwoitości, bo wypuszczanie takiego materiału, gdzie jeszcze TVN mówi, że TVP jest propagandową stacją, i nagle po dwóch poprzednich odcinkach oni wypuszczają coś takiego. Widzieliście jakiś tam postulat programowy w porównaniu do... Tam to nawet nie było całością, tam były tylko skrawki tego materiału.
A tutaj tylko pokazywanie Korwina, Brauna, a to Godek, aborcji. I teraz przechodzimy do Sławomira Mentzena. To raz jeszcze dobry wieczór. Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji. Gratuluję, przy naszym stole. Panie redaktorze, reportażu naprawdę godny TVP. Ale pan się nie zgadza z poglądami przedstawicieli Konfederacji, które są w tym materiale zawarte? Nie zgadzam się z tym reportażem, który jest godny naprawdę TVP. Ale w reportażu są wypowiedzi polityków Konfederacji. W tym reportażu, nie tylko w tym, bo w poprzednim, który również oglądałem, kłamaliście państwo chociażby na temat mojego brata. Parę dni temu puściliście... Ale w tym materiale nie było słowa na temat pana brata. A trzy dni temu było, to od razu korzystam z okazji. Powiedzieliście, że jest oskarżony, kiedy nie jest oskarżony w ogóle. Ale pani... Powiedzieliście, że zrezygnował pani z... Pani przewodniczący... Ale proszę pozwolić mi sprostować kłamstwa, które mówiliście na temat mojego brata. Koncepcja jest taka. To jest pana czas, żeby przekonać wyborców do siebie. Myślałem, że porozmawiamy o waszym programie. Tak dużo, ale rozumiem, pana brat nie kandyduje. Czy kandyduje? Zrezygnował z kandydowania, ale też nie po tym, jak kłamaliście po reportażu Gazety Wyborczej, który się pojawił wiosną. Mój brat zrezygnował w lipcu, a już w grudniu 2022 roku sam ujawniłem te wszystkie informacje na Facebooku. I to również była nieprawda. Panie przewodniczący, rozumiem, że ta sprawa będzie wyjaśniona w sądzie. Teraz możemy przejść do kolejnych spraw. Bo jeżeli pan myślał, że ja zamierzam tak żartować tutaj, to proponuję, żebyśmy naprawdę bardzo serio porozmawiali. Bardzo się z tego... Rozumiem, i pan odpowie na pytanie dotyczące poglądów pana, rozumiem, polityków z partii pana. I właśnie tak mi się wydaje, że TVN chyba znowu popełnia błąd. Błąd dla siebie, bo pokazując taki materiał, jakiś procent na pewno zdecyduje, cholera jasna, co oni pokazują i wtedy zainteresują się tym, a TVP robi to genialnie, na przykład jakim Konfederacja zagraża, no to ich po prostu nie pokazują. I zobaczcie, a TVN znowu popełnia ten błąd dla nich i pokazują Konfederację w tym złym, mrocznym świetle. Waszym celem jest realizacja waszych postulatów i programu. Naszym celem jest realizacja naszego programu, który opublikowaliśmy w czerwcu. Co musiałoby oznaczać zwycięstwo w wyborach, prawda? Nie tylko. Jak to nie tylko, czyli można koalicja? Realizować swoje postulaty, na przykład jeżeli ma się mniejszość blokującą w Sejmie, można wtedy powiedzieć, że chcemy coś w zamian za poparcie na przykład naszej ustawy. Ale będzie pan współtworzył rząd, nie wiem, z Koalicją Obywatelską, z PiS-em? Nie zamierzam współtworzyć z rządu ani z Koalicją Obywatelską, ani z PiS-em. Ale pan... Natomiast to nie znaczy, że nie zamierzamy realizować naszego programu. Ale żeby realizować program, raczej musi pan być w rządzie. No bo może pan się dogadać z PiS-em tak, że będzie pan wspierał rząd PiS-u, ale w zamian za to nie dostanie żadnego miejsca w rządzie. I PiS pana ogra. Nie zamierzam wchodzić w żadną koalicję z PiS-em, chociażby dlatego, że mnie ogra, oraz nie wierzę, że PiS chciałby realizować mój program. Natomiast przekonany jestem, że będę w stanie wymusić na posła w przyszłym Sejmie realizację niektórych punktów z naszego PiS-u? Programu. Dowolnych. No ale trochę niedowolnych. No, dlaczego? No, bo, no dobrze. Różne większości się tworzą. Wie pan, że w poprzedniej kadencji PiS przegłosował niektóre rzeczy z lewicą? Czy to znaczy, że PiS był w koalicji z lewicą? Ja panu powiem, że bardzo wiele ustaw w Sejmie jest przegłosowywanych zdecydowaną większością głosów. Dokładnie. To się zdarza. Tylko, żeby realizować pana program, dość wyjątkowy, myślę, że trzeba by było rządzić Polską. Podam panu taki przykład. Lewica i Trzecia Droga chyba nie zakładają, że wygrają te wybory. Ale mówią swoim wyborcom, słuchajcie... Jeżeli wygra Koalicja Obywatelska, stworzymy razem rząd. I my w tym rządzie będziemy walczyć o nasz program. Na przykład 300 tysięcy tanich mieszkań, mówi Lewica, a Trzecia Droga mówi dobry angielski w szkołach i bez prac domowych. No, tak da się realizować program. No, z tylnego rzędu to trochę średnio. No, znaczy, da się nawet realizować swój program, nie będąc w rządzie, co jest aktualnie niespotykane, no bo przywykliśmy do czegoś takiego, że tworzy się rząd i przez 4 lata oni razem współpracują. No i ta mniejszość zazwyczaj oddaje swoje głosy za stanowiska, a moim zdaniem Sejm właśnie powinien działać tak, że są ci wszyscy posłowie, są te ustawy i szukamy poparcia pod naszymi ustawami. Ty zagłosujesz za naszą ustawą, my zagłosujemy za twoją i na tym by polegała demokracja. A to już pan będzie nas rozliczał po zakończeniu tamtej kadencji. My idziemy z jasnym przekazem dla naszych wyborców. Chcemy zakończenia rządu PiS-u i nie chcemy do powstania rządu Donalda. Ale przekaz Trzeciej Drogi Lewicy i Koalicji Obywatelskiej jest jasny. Będziemy tworzyć rząd, zrealizujemy program. Nie będziemy tworzyć rządu z PiS-em, a pan zakłada, nie chcemy powrotu rządu Tuska. Od czasu do czasu może da się przekonać PiS do pana punktu. Panie redaktorze, kto powiedział, że PiS? A może Platformę? Niech pan zwróci uwagę, że Donald Tusk zaczął kopiować niektóre nasze pomysły programowe. Już po tym, jak my to mówiliśmy, zaczął mówić o likwidacji Belki, albo
podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Ale... W związku z czym nie wiem, skąd pomysł, że akurat z PiS-em mieliśmy realizować. Ale rozumiem, że zakłada pan też programowe. Możliwość, że wy będziecie tworzyć rząd, jeżeli wygracie wybory. Jeżeli wygramy wybory, co nie ukrywam, jest mało prawdopodobne, no to oczywiście jesteśmy w stanie stworzyć rząd. Ale rozumiem, no, każda partia, która startuje w wyborach, marzy o tym, to jest jej najważniejszy cel, żeby wygrać wybory. No chyba nie chce pan powiedzieć wyborcom, że nie chcecie wygrać wyborów. Oczywiście, że chcemy wygrać wybory, natomiast w tych wyborach najbliższych jest to mało prawdopodobne. Ale tu mam propozycję. Wyobraźmy sobie na serio, bo tak proponuję. Sławomir Mentzen jest w Radzie Ministrów. W randze premiera, wicepremiera, ministra finansów. Wybucha wojna w Izraelu. Dowiaduje się pan, że 260 osób zginęło w festiwalu muzycznym na terenie Izraela, 40 dzieci w kibucu. Dzwoni do premiera Izraela Joe Biden, mówi, jesteśmy z panem. Dzwoni premier Wielkiej Brytanii. A Sławomir Mentzen? Ja nie angażuję się w ten konflikt, ponieważ nie sprzyjam ani jednej, ani drugiej stronie tego konfliktu. Obydwie strony tego konfliktu dokonują zbrodni wojennych. Izrael w tym momencie bombarduje Strefę Gazy, bombarduje bloki mieszkalne, odcina 2 milionom ludzi wodę, prąd oraz dostawy jedzenia. Wie pan, że połowa mieszkańców Gazy to są dzieci. Jak można dzieciom odłączyć prąd oraz jedzenie? Oglądałem dzisiaj TVN. Mam od razu pytanie. Był pan kiedyś w Strefie Gazy? Nie byłem. Bo ja byłem. Byłem też w Libanie w 2006 roku w czasie wojny. Byłem na zachodnim brzegu, więc mogę opowiedzieć panu, jak to wygląda. Otóż Hamas. Rozmawiałem też z Ismailem Hanią, przywódcą Hamasu, 20 lat temu. Hamas robi tak, jak robił Hezbollah w 2006 roku w Bejrucie. Ustawia wyrzutnie rakiet obok żłobka, obok szkoły, obok domu mieszkalnego. I teraz dowódca izraelski musi podjąć decyzję, czy on rozbije te wyrzutnie rakiet. I on trafi w cel, ale prawdopodobnie zawali się też ściana tej szkoły i bloku mieszkalnego. To prawda, ale czy z taką wiedzą rozumie pan teraz bardziej, czemu Izrael atakuje cele w Gazie, czy dalej pan jest na nie? Oczywiście, że można zaatakować blok mieszkalny, jeżeli w tym bloku mieszkalnym broni się druga strona. Jest to zupełnie dopuszczalne. Natomiast mam bardzo głębokie wątpliwości, że wszystkie bloki mieszkalne bombardowane w tym momencie w Strefie Gazy zawierają bojowników Hamasu. Zresztą ja nie sprzyjam Hamasowi. Obie strony w tym sporze dokonują zbrodni wojennych. Zakłada pan taką możliwość, jest podpisywaniem się pod zbrodniami wojennymi. Premier kraju zaatakowanego w tym... Ale ja, wie pan, ja widzę oczywiście to jest dramat dla ludzi, że nie mają prądu i wody. Absolutnie. Dla tych dzieci absolutnie. A co ci ludzie mają zrobić? Strefa Gazy jest Różnicę w zamordowaniu 260 osób i 40 dzieci i odcięciu prądu? Ale Izraelici również mordują Palestyńczyków i to od lat. Obie strony tego sporu mają bardzo dużo na sumieniu i nie widzę żadnego powodu, żebyśmy mieli prowadzić wojnę. Dobrze, ale mam takie pytanie. Gdyby to dotyczyło Polski, z jakiegoś kraju zielone ludziki nas atakują wyrzutnią rakietową i wystrzeliwują ten pocisk z okolic szkoły, pan jako członek rządu musi podjąć decyzję, zaatakować ten cel, ryzykując życie tych niewinnych ludzi cywilów obok, czy nie? To podejmuje pan tę decyzję, Panie czy nie? Panie redaktorze, w TVN-ie, w faktach, które oglądałem, czekając na naszą rozmowę, sam pan mówił, że Rosjanie w tym momencie atakują Ukraińców poprzez niszczenie ich sieci energetycznej, odcinaniu ich od chociażby jedzenia czy prądu, tak? Takie rzeczy się niestety na wojnach dzieją i nie powinny. Tak samo nie zgadzam się na to, co robią Rosjanie z Ukraińcami. W mieście Ochroza zamordowali 51 osób. Nie widzę żadnego powodu, żeby w tym strasznym... Czyli jako przedstawiciel polskiego rządu w wypadku tej wojny pan mówi, nie mam zdania. Rozstrzeliwują pan cywilów, mordują dzieci oraz kobiety. I znaczy, nie ma pan dowodów na rozstrzeliwanie przez izraelskich żołnierzy cywilów w Strefie Gazy. Co pan w ogóle mówi? Pełen nagrań z jednej i z drugiej strony. Są nawet nagrania, jak żołnierze wojska izraelskiego dają moc na poległych żołnierzach z Palestyny. I czy na tym polega dziennikarstwo, żeby zadawać pytanie i jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi takiej, jakiej oczekujemy, to cały czas mówimy, że nie, ta druga osoba nie ma racji, się myli i że powinna mówić inaczej niż my chcemy. Rozstrzeliwanie to jest jak wchodzą ludzie, siedzą na festiwalu muzycznym i strzelają do wszystkich, którzy tam są. To jest rozstrzeliwanie, to robią terroryści Hamasu. Wyobraźmy, ja pana pytam o sytuację, kiedy pan jest w rządzie, nie na TikToku. Musi pan podejmować trudne decyzje. Mówię panu, że nie zamierzam podpisywać się pod zbrodniami wojennymi ani jednej, ani drugiej strony. To w ogóle nie jest nasz konflikt. W Izraelu od 2 lat nie ma polskiego ambasadora. Nie ma żadnej przyjaźni pomiędzy państwem Izrael a Polską w tym momencie. Powinniśmy się od tego konfliktu trzymać jak najdalej. I tutaj o dziwo zgadzam się z Mentzenem, że powinniśmy stać jak najdalej tego konfliktu. Po co kolejny raz mamy się pakować w nie nasz konflikt? W II wojnie światowej mówili, nie chcemy zupy pomidorowej, to ktoś w kuchni nie robił zupy pomidorowej. Kiedy naziści mówili, dziś zabijemy 100 osób w Auschwitz, to zabijali 100 osób w Auschwitz. Ja widzę dużą różnicę między niechęcią do zupy pomidorowej i jak działa wyczytanie z kontekstu? Parę miesięcy temu na jednym ze swoich wieców Donald Tusk użył zdania. Znajdzie się kij na tęczowy ryj. Myśli pan, że co miał na myśli?
To zdanie zostało wycięte z kontekstu. To niech się pan go zapyta, co miał na myśli. Czemu pan tłumaczy Donalda Tuska? A to niech się pan go jutro zapyta, co miał na myśli. Pokazuje panu, jak wygląda wycinanie z kontekstu, co bardzo często. Bardziej logiczne jest to, że pan tłumaczy słowa wypowiadane przez polityków Konfederacji. Rozumiem, że... Ale kiedy pan słyszy takie zdanie, pan się z nim nie zgadza? Uważam, że jest wycięte z kontekstu. Ale tak brzmiące zdanie, pan jest w stanie zaakceptować, czy nie? Uważam, że tak brzmiące zdanie jest wycięte z kontekstu. No dobrze, ale gdyby ktoś wypowiedział to zdanie, to tak czy nie? Czy nie jest pan w stanie odpowiedzieć? Nie zamierzam odpowiadać na tak postawione. Czy nie skomentuje pan takiego zdania wypowiedzianego przez polityka Konfederacji? Da się odpowiedzieć tak lub nie. Dobrze. Witold Tumanowicz, numer pierwszy na liście, okręg siódmy. Po dojściu do władzy będziemy rejestrować pedałów, tak żeby nie mogli mieć dzieci czy pracować jako nauczyciele. Grzegorz Braun, należy rozważyć postulat batorzenia homoseksualistów. Zapowiedział, że wystąpi z wnioskiem o karanie osób LGBT. Wyobraźmy sobie, że Konfederacja jest u władzy. To jest stary pomysł Romana Giertycha, kandydującego obecnie z list Koalicji Obywatelskiej. Jestem też ciekaw, czy jutro zapyta pan o zdanie Romana Giertycha sprzed kilkunastu lat Donalda Tuska. To pani raz, dwa. Nie chcemy Jest pan w rządzie. Politycy Konfederacji dochodzą do władzy. To mogę panu odpowiedzieć? Ale Romana Giertycha pan będzie miał w rządzie? No nie. Ale Donald Tusk być może będzie miał. Ale Donalda Tuska też pan nie będzie miał w rządzie. A może będzie pan miał Witolda Tumanowicza? Jeszcze raz. W naszym programie nie ma żadnego, ani najmniejszego pomysłu ograniczenia praw kobiet albo gejów. Nic takiego w naszym programie nie ma. Rozumiem, że do kobiet pewnie jeszcze zaraz przejdziemy. Nie, no to możemy od razu. Powiem więcej. Pani Hanna Boczek, jeśli mamy demokrację, przykładowo 5% głosuje na partie proekonomiczne, w tym ja... Chyba, że chce pan hurtem, to możemy od razu też powiedzieć, że sprzeciwiam się jedzeniu psów, na przykład nie mamy też tego w programie. A 95% kobiet zagłosuje na partie socjalistyczne, to sama jestem za odebraniem prawa głosu kobietom. Trudno. Wracając do gejów. Jedyny postulat, który mam w związku z homoseksualistami, to jest taki, żeby zlikwidować podatek od spadków i darowizn, ponieważ w tym momencie ten podatek płacą głównie geje, ponieważ rodziny są z niego zwolnione. To jest mój jedyny postulat w tej sprawie, co oznacza, że chcę zwiększyć uprawnienia gejów. W żaden sposób nie chcę ich zmniejszać. Dobrze, Witold Tumanowicz mówił dalej, chcemy stworzyć ten rejestr. Po co? Bo to jest ważne. Tak, żeby nie mogli mieć dzieci czy pracować jako nauczyciele. No zdaje pan sobie sprawę, że może być tak, że jest para kobiet w Polsce, które żyją razem, są lesbijkami, jedna z nich ma dziecko i wspólnie wychowują to dziecko. Gdyby powstał taki rejestr po to, żeby odbierać te Panie dzieci, redaktorze, to czy te dzieci miałyby być odebrane? W naszym programie nie domagamy się tego. Tego domagał się Roman Giertych i mam wielką nadzieję, że przepyta pan jutro Donalda Tuska z wypowiedzi Romana Giertycha. Ale Donalda Tuska pyta się z wypowiedzi Donalda Tuska. Donalda Tuska pyta się z wypowiedzi Donalda Tuska, a Sławomira Mentzena się pyta z wypowiedzi innych polityków Konfederacji. Logiczne, panie Kraśko. Polityków Koalicji Obywatelskiej. To niech pan jutro pyta Tuska o wypowiedzi Giertycha. Ale to jest dość normalne, że pyta się pana o wypowiedzi polityków. A nie jest już pana normalne, partii. Że się pyta Tuska o wypowiedzi ale Giertycha. Proszę, nie, jest normalne, że pytałoby się Donalda Tuska o wypowiedzi na przykład Rafała Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego tej partii. Rafał Witold Tumanowicz, który mówił, że jest dupiarzem, Witold Tumanowicz jest w Radzie Liderów Konfederacji. No jeżeli będziecie tworzyli rząd, Roman to Giertych powie pan... jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Ale... Czy pan zaprasza tych ludzi na swoje listy, czy pan ma na listach swoich ludzi z Konfederacji? Ale pan się ich wstydzi, że pan nie chce powiedzieć? Chociaż minimum przyzwoitości, ponieważ nie traktujecie nas uczciwie. W dzisiejszym programie ani słowa nie było Konfederacji. Opisaliście spotkania Hołowni, Lewicy, PiSu, Platformy Obywatelskiej. O nas puściliście ten paszkwil. Ale nikt nie ma tutaj dzisiaj w faktach tyle czasu, co pan. No i nie chce pan skomentować żadnej wypowiedzi polityka... 10 lat, które nie są w naszym programie. Ani jednego pytania nie zadał pan o nasz aktualny, prawdziwy program. Ale przepraszam, pan też trochę tracił czas na opowiadanie o Romanie Giertychu i Donaldzie Tusku albo analizę naszego materiału, a nie mówienie o programie. Pana bardzo stronnicze podejście do Konfederacji. I to już będzie koniec dzisiejszego odcinka, ale nie ostatni materiał dzisiejszego dnia, bo już teraz zapraszam was na livestream, który rozpocznie się już niedługo i specjalnie jak ja dla jednego gościa jadę pół Polski, żeby na niego zagłosować. Tak, ten gość pofatygował się i dzisiaj do mnie przyjechał. Pokaż się, gościu. Ta-dam. I jak ktoś jeszcze nie ma na kogoś głosować, jest blisko okręgu siedlecko-ostrołęckiego, to może dzisiaj przyjść na livestreama, zadać pytanie posłowi, poseł odpowie i być może was zachęci, bo dzisiaj jest, uwaga, ostatni dzień na zmianę miejsca głosowania. Tak. Kiedy to znaczy wrzucić? No tak, no im szybciej powiesz, to... Dzisiaj o 19 się widzimy. Dzisiaj o 19, bo ja muszę lecieć z powrotem do Ostrołęki, także wpadajcie szybko, lecimy, pytania, 5 minut,
No nie 5 minut, 6. Trochę dłużej. Dobra, kończymy 6,5. Ten film, bo trzeba to jeszcze wrzucić, bo mamy 18:18. Pa, pa, do zobaczenia na live'ie. No.